To pozwolę sobie w takim razie zadać kolejne pytanie. W jaki sposób pan planuje urynkowić zarobki urzędników, tak żeby zapewnić skuteczne nabory do pracy i jednocześnie odpowiednich specjalistów do sprawnego funkcjonowania urzędu? W tej chwili mamy taką sytuację, że zarobki urzędników są jednak na dość niskim poziomie, a wiemy, że jest bardzo trudno znaleźć osoby, które chciałyby pracować dla samorządu. Dysponując uchwalonym budżetem, wiedziałem, że faktycznie coś z tymi zarobkami musimy zrobić, no bo na przykład zastałem taką sytuację, kiedy panie w żłobkach płacy zasadniczej miały około 1750 zł brutto. W związku z tym postanowiłem, że w pierwszej kolejności musimy podnieść wynagrodzenie tym pracownikom najsłabiej zarabiającym, a tym najlepiej zarabiającym najmniej. I dzisiaj mamy taką sytuację, że ci najsłabiej zarabiający pracownicy mają swoją płacę zasadniczą na poziomie 2100 brutto. Do tego dochodzi ewentualnie jeszcze wysługa lat, jeżeli ktoś ją ma, to ma więcej. A więc to jest minimalna, tak, i mówimy w tym przypadku, Szanowni Państwo, jeżeli mógłbym kontynuować, tak? Szanowni Państwo, mieliśmy sytuację, jeszcze raz to powtórzę, kiedy panie pracujące w żłobkach miały pensję na poziomie 1750, mniej więcej tak to wyglądało. Nie była takiej minimalnej. Szanowni Państwo, no. Wobec tego w pierwszej kolejności podniosłem, czy też wnioskowałem o podniesienie w tych różnych jednostkach płacy o tych kilkaset złotych, podczas gdy osoby najlepiej zarabiające albo dostały niewielką podwyżkę, albo niektórzy w ogóle jej nie dostali. Tak też się zdarzyło. Dzisiaj ta płaca w Urzędzie Miejskim mniej więcej jest na poziomie brutto, z jubileuszowymi, z trzynastkami, mniej więcej na poziomie średnio, na poziomie 4400 zł. Oczywiście są urzędnicy, którzy zarabiają mniej, zwłaszcza ci, którzy rozpoczynają pracę i ci, którzy zarabiają więcej. Natomiast wydaje mi się, że to jest najlepsza i najuczciwsza droga, żeby zaczynać od tych, którzy zarabiają najmniej. Do tego pomyślałem sobie, bo niektórzy przekonują mnie do dużej rozpiętości. No, jakich pan będzie miał naczelników, jakich pan będzie miał kierowników? A ja mówię w ten sposób, jeżeli najpierw nie będę miał dobrych pracowników, to potem nie będę miał dobrych kierowników i dobrych naczelników. Czyli najpierw trzeba dać przyzwoicie zarobić tym, którzy mieli o te kilkaset mniej, a dopiero potem można z tych rekrutować, bo oni już będą mieli i doświadczenie, no i nie będą tymi, którzy rekrutują się w sposób negatywny, bo nie mieli gdzie znaleźć pracy, no to znaleźli ją w urzędzie. Szanowni Państwo, podczas ostatniego konkursu, będę jutro uczestniczył w tym, zgłosiło się ponad 20 osób, 20 parę osób na stanowisko w Urzędzie Stanu Cywilnego. To świadczy o tym, że te zmiany, których dokonujemy, są dobrze odbierane. Dodatkowo wprowadziłem taki element jak staże pracy, płatne staże pracy dla studentów. To jest świetne doświadczenie, przychodzą bardzo dobrze wykształceni i z dużym potencjałem osoby i nie ma ani jednego przypadku, żeby oni nie wyszli, nie mówili, tu się dobrze pracuje. No, zarobki trochę są na innym poziomie, ale widzą, ile różnego rodzaju obowiązków mają urzędnicy do wykonania. I ponieważ część z nich nie planuje pracy w urzędzie, a powiedziałbym może nawet większa część nie planuje pracy w urzędzie, to sądzę, że ich opinia na temat tego, jak się pracuje, jest opinią jak najbardziej wiarygodną. Możecie Państwo ich zapytać, oni doświadczają tego, jak tego się uczyli, konkretne rzeczy tam musieli załatwiać, bo też taki był mój plan, żeby to nie było przesiedzenie tych godzin, ale żeby były do wykonania konkretne zadania. Dziękuję.